Witajcie ludziska, Modrze z tej strony. Mam dla was kolejny poradnik z gry Last Epoch. Jak zapewne większość z was wie, gra ta nie daje możliwości, by pominąć kampanię w całości, gdy zrobimy tę kampanię swoją główną postacią. Jednakże, jak przeszliśmy już kampanię jedną postacią, to gra oferuje różnego rodzaju skróty. Mówię ten najbardziej skuteczny, najszybszy przy użyciu podziemi. Trzymaj się, Idefix! Skrótem, Asterimksie, skrótem! Takich jak Lightless Arbor, Soulfire Bastion i Temporal Sanctum. Zanim zaczniecie, musicie wiedzieć kilka rzeczy. Że między innymi ten sposób nie jest łatwy, jeżeli nie jesteście odpowiednio przygotowani. Najlepszym, co możecie zrobić, to ogarnąć sobie itemy z main postaci, dobre unikaty lub nawet legendarki do levelowania. Rzadkie przedmioty z dużą ilością życia i resów. Bez dobrego sprzętu napotkacie problemy w dungach, ponieważ bossy na koniec tychże instancji będą was zwyczajnie zabijać. Odradzam ten sposób graczom hardcore, bo można się wywrócić. By można było skipnąć kampanię tym sposobem, musicie posiadać 3 przedmioty. Są to klucze do poszczególnych instancji, o których już wcześniej wspominałem. Jest to klucz do Lightless Arbor, Soulfire Bastion i Temporal Sanctum. Okej, lecimy. Start to zwyczajnie robimy quest kampanijny i docieramy do pierwszej wioski. Po dotarciu do wioski oddajemy quest do Leny i lecimy dalej. W następnej lokacji bierzemy quest poboczny, wykonujemy go w pierwszej kolejności i dopiero wtedy ruszamy do kolejnej lokacji. Od teraz na ekranie będziecie widzieć, ile punktów pasywnych w danym momencie powinniście mieć i slotów odblokowanych na posążki. Kontynuujemy główny quest, nie oglądamy się za siebie. Powinno was to doprowadzić do zrujnowanej ery. Na samym początku zrujnowanej ery kontynuujemy główną misję i pobieramy quest poboczny o nazwie Ewakuacja. Po ubiciu minibossa kierujemy się do Council Chambers. W Council Chambers oddajemy questy, garniamy punkty. I slota na idolki. Wykonujemy poboczny quest Ezra Ledger. Kierujemy się do main questa, ubijamy kolejne minibossy i wracamy do Council Chambers dopiero wtedy, by oddać 2 questy naraz. Kontynuujemy główny wątek. Nie wchodzimy do tego riftu. Walczymy z bossem. Przenosimy się do innej ery i wybieramy masterkę, dostajemy kolejne passive pointy i lecimy dalej do Council Chambers, gdzie pobieramy questy. Wybieramy tutaj 2 poboczne questy, Ancient Hunt i Lesser Refuge.
tym momencie kończymy quest The Lesser Refugee, za który otrzymujemy dodatkowe 2 punkty pasywne. Zaraz po tym kierujemy się do Shattered Valley, by wejść w Rift. Po wejściu do Rifta przebiegamy lokalizację i kierujemy się w kierunku bossa. Po ubiciu bossa wracamy do Council Chambers, gdzie zdajemy questy. I teraz przechodzimy do pierwszego ważnego momentu, czyli do Dunga Lightless Abor. Musimy tam dojść na piechotę. Wsadzamy klucz, wybieramy pierwszy tier. Najlepszy moment, żeby przed samym Dungiem założyć wszystkie najlepsze itemy, jakie macie, ponieważ będzie wam bardzo ciężko przejść tą instancję. Po przejściu tej instancji zbieramy to, co nam poleciało z bossa i kierujemy się do wyjścia. Idziemy przez drzwiczki. Jeżeli chcemy, to możemy sobie zrobić volta. Jeżeli nie, to po prostu udajemy się do wyjścia. Po wyjściu automatycznie otrzymujemy quest The Corrupted Lake, który należy wykonać. Zabijamy bossa, zalicza nam automatycznie quest. Teraz musimy skierować się do tego rifta, który jest na środku, więc okrążamy całą lokację. Wchodząc w Rift, zmieniamy linię czasu, jesteśmy w Risen Lake i kierujemy się do Outcast Camp. W obozie akceptujemy quest, Study in Time i używamy waypointa, który wskazuje nam znacznik questu. Jest to Imperial Velryn. Wykonujemy zadanie. I wracamy do Outcast Camp. W obozie ponownie oddajemy quest, dostajemy passive pointa i kontynuujemy główny wątek. Najpierw quest Immortal Empire, a później Admiral Dreadnought. Po zabiciu admirała rozmawiamy z NPC-kiem i przechodzimy do kolejnego aktu.
Zgarniamy waypoint. W tym momencie wracamy do Risen Lake i kierujemy się do kolejnej instancji, jaką jest Soulfire Bastion. Jeżeli tu też możecie wzmocnić swoją postać, doradzałbym skapowanie szczególnie Necrotic i Fire Resista, bo jest to instancja, gdzie są to dwa główne źródła obrażeń. Przechodzimy Soulfire Bastion, zabijamy bossa. Zdobyte dusze możemy wydać na jakieś możliwe upgrade'y i przechodzimy w Rift. Kierujemy się do wyjścia i wracamy na plażę do Shining Cove, gdzie kontynuujemy quest główny, odbieramy quest poboczny Hidden Gems, który mamy do wykonania, ponieważ on będzie nam niezbędny. Quest Hidden Gems jest dwuetapowy. W pierwszej części należy zabić bossa. W drugiej zaś części musimy odnaleźć jakieś zwłoki. Quest automatycznie się zaliczy, dostajemy skill pointa i jedziemy dalej. Pobieramy quest The Shafir Tablet. Oraz zdajemy quest Oracle 8, który daje nam punkt pasywny. W tym momencie Shafir Tablet jest bardzo ważnym questem, bo odblokowuje nam Temporal Sanctum. Kierujemy się z powrotem na plażę, wchodzimy do Riftu i kierujemy się do instancji Temporal Sanctum. Odblokowujemy waypoint. Zabijamy minibossa. Po zabiciu bossa nie zapomnijcie zdać questu. Przechodzimy Temporal Sanctum, zabijamy Yulrę. Możemy tutaj sobie przygotować jakiś item do skrawcenia legendarki. Ja osobiście to skipnąłem. Kierujemy się do wyjścia i w tym momencie główna, duża część kampanii jest za nami, ponieważ znajdujemy się już w 9 akcie. I w tym momencie pozostaje nam do zrobienia 3 side questy. Tutaj w Radiant Dunes jest ukryty quest, o którym ja nie wiedziałem i się trochę zakręciłem, dlatego zrobiłem go już jakby na sam koniec, kiedy skumałem się, że coś zrobiłem źle. Wy możecie się nauczyć na moich błędach i szukajcie po prostu bocznego wejścia. Jeżeli chcecie zrobić tak jak ja, to całość jest zrobiona chronologicznie. Jeżeli zaś chcecie zobaczyć, jak ten quest wygląda, możecie przewinąć do przodu i się cofnąć. Po drodze, przy głównej misji,
Docieramy do miasta, akceptujemy bezpoboczny dotyczący Ariani, The Ruby Commander. Jest to zwyczajnie boss, którego też zabijamy. Zdajemy później quest. Kierujemy się do Crystal Mines. To będzie po drodze kampanii, także nie przejmujcie się. Automatycznie akceptuje nam się quest to Gridley to Deep. Zabijamy bossa. Wracamy do oazy, gdzie zdajemy quest. W tym momencie widzicie, jak zrozumiałem, że popełniłem błąd i musiałem się wrócić po jednego sidequesta. Więc wróciłem do Radiant Dunes na sam początek aktu 9 i rozpocząłem tego questa. By zrobić tą metodę skipnięcia całej kampanii 100% efektywnie, no musicie po prostu uważać, w którym momencie, co i jak pobierać te questy, żeby nie musieć wracać do nich. Tym bardziej, że ten quest robicie po drodze, jakby robienie głównego wątku i pozostałych side questów, więc straciłem tutaj troszeczkę czasu. Mając już wszystkie poboczne questy, odblokowane wszystkie punkty pasywne i sloty na wszystkie posążki, kontynuujemy kampanię w akcie 9 i kierujemy się do finałowego bossa. Zabijamy Majasę, kończymy kampanię,
Odblokowujemy nagrodę plus jeden do wszystkich atrybutów. I cóż, kierujemy się na to, co najlepsze, czyli na monolity. I to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że w jakiś sposób wam to pomoże, pomimo że sposób jest zagmatwany. Starałem się wytłumaczyć to jak najbardziej jasno, po kolei. Jeżeli chcecie zobaczyć ten sposób od deski do deski, macie zapis live'a w moich materiałach na YouTube. Czy jest jakiś lepszy sposób na skipnięcie kampanii? Jest kilka innych sposobów, ale wydaje mi się, że każdy ma jakieś swoje plusy i minusy, a ten w mojej opinii jest najlepszy i najszybszy. Ponieważ pomimo jakichś problemów i tego, że pierwszy raz to robiłem, przechodziłem w ten sposób grę, udało mi się to zrobić coś około 4,5 godziny. Moi drodzy, póki co się z wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia, zapraszam do moich innych materiałów, do komentarzy. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam, zawsze chętnie odpowiem. Póki co, cześć, trzymajcie się i do zobaczenia, hej.